A co dziś ciekawego w prasie, drodzy państwo? Mateusz Kijowski wraca. Zawsze lubię czytać o Mateuszu Kijowskim, bo to jest naprawdę frapujący serial. Postać absolutnie filmowa, o której można by nakręcić naprawdę wysokiej klasy film biograficzny. Kolejna odsłona po wspaniałym sukcesie zbiórki przedświątecznej, w której ponad 30 tysięcy złotych zebrali sympatycy Kijowskiego dla niego samego, żeby miał jak spędzić święta. Sprawdzam, ciekawe, czy już to wszystko wydał, czy jeszcze mu coś zostało na Sylwestra. Mamy nową odsłonę. Super Express pisze, że część pieniędzy ze zbiórki był lider KOT przekazał komornikowi. Jak czytamy, wyżebrał 32 tysiące, a tylko 5 dał na alimenty. Superak przypomina, że Kijowski płakał, że nie ma za co żyć i chce wyjechać za chlebem, więc jego fani pod przewodnictwem Elżbiety Pawłowicz postanowili zrobić zrzutkę. 32 tysiące złotych, tyle zebrali w ramach stypendium wolności, by został w Polsce i mógł godnie żyć. Tymczasem, jak sprawdziliśmy, tuż po zakończeniu zbiórki był lider KOT przelał niemal 5 tysięcy złotych na konto pruszkowskiego komornika na poczet zaległości alimentacyjnych. No właśnie, czy to dużo, czy to mało? Bo jak czytamy dalej, ta część zaległości przelana to dokładnie 4970 zł i jest to dużo więcej niż wynosiło większość poprzednich wpłat. Na trójkę swoich dzieci z poprzedniego małżeństwa zazwyczaj bowiem płacił 1210 zł, czyli zaledwie połowę zasądzonych alimentów, tłumacząc, że tylko na tyle go stać. A zatem pewnie niektórzy docenią gest Kijowskiego, że aż piątkę na dzieci przekazał, a sobie zostawił tylko 27 tysięcy na święta. Naprawdę piękny, altruistyczny gest. Na stronie czwartej Superekspresu coś, co zapowiadałem przed chwilą, czyli politycy o swoich przeciwnikach politycznych pozytywnie. Taki był cel Superekspresu. Czy wyszło? Co PiS lubi w opozycji, a opozycja w PiS? Politycy o mijającym roku. Od dołu będę czytał, a ja zacznę od Pawła Rabieja, który mówi tak. Niewątpliwie należy docenić, że Prawo i Sprawiedliwość w dość trudnych warunkach próbuje wprowadzić większą sprawiedliwość społeczną. Z uwagi na to na pewno rząd zjednuje sobie sympatyków wśród wyborców. Docenia za sprawiedliwość społeczną Rabiej obóz rządzący. Podobnie Paweł Kukiz, ale on zaczyna od pochwał wobec Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według Kukiza jest to człowiek bardzo przyzwoity, który dąży do konsensusu politycznego, jest nastawiony na to, by budować zgodę, a spory polityczne rozstrzygać w sensowny dla wszystkich sposób. Co do partii wiodącej, bardzo podobała mi się przedświąteczna akcja CBA, mówi Kukiz, która miała na celu zwalczanie korupcji. Oczywiście może być tak, że to tylko akcja jednorazowa, ale jak na razie bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie tego typu działania. PiS wykazał się tu rzetelną oceną funkcjonariuszy państwowych, którzy, mimo że jeden z nich reprezentował PiS, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Do tego należy zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość zajęło się uszczelnieniem VAT-u. Jest to bardzo istotne. Nie mogę zapomnieć również o programie 500+. Nadanie godności ubogim rodzinom jest dużym plusem w działaniach PiS. Natomiast forma rozdawnictwa nie do końca do mnie przemawia. Czyli tak trochę w te, trochę we w te Paweł Kukiz, a 500+ docenia również Borys Budka, czyli jeden z najgłośniejszych po stronie opozycyjnej krytyków Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówi tak: doceniam Prawo i Sprawiedliwość za to, że udało mu się zjednoczyć wszystkich, którzy chcą Polski europejskiej. To jeszcze nie o 500+, czyli takiej, która będzie przewidywalna i bezpieczna. Partia rządząca zmotywowała ludzi do wyjścia na ulicę. Miało to miejsce przy okazji zamachu na wymiar sprawiedliwości. A potem już rzeczywiście są ciepłe słowa. PiS niewątpliwie należy pochwalić za program socjalny, którego wprowadzenie było niezwykle istotne. Mam tu na myśli 500+. Mimo pewnych zastrzeżeń, które mam do tego programu, uważam, że pomógł on wielu rodzinom. No i jeszcze słowa o opozycji, bo to też ważne. Jestem bardzo szczęśliwy, mówi Borys Budka, bo udało mi się wspólnie z Platformą Obywatelską stworzyć kolektyw z Nowoczesną i PSL. Dzięki temu będziemy zdrową konkurencją dla partii wiodącej. Tak się cieszy pan poseł Budka z kolektywu z Nowoczesną. Jeszcze pani poseł Krystyna Pawłowicz. Za jaką rzecz należałoby pochwalić opozycję w mijającym roku? Twarda linia jest przez panią profesor utrzymywana. Za to, że udało im się zjechać najniżej, jak się da w sondażach. Mam dobre serce i potrafię znaleźć w prawie każdym coś dobrego, ale w nich to jedyna pozytywna rzecz. Ten najtwardszy lektor PiSu na panią poseł zawsze może liczyć. W fakcie, jedną tylko rzecz chciałem państwu polecić, ale bardzo interesującą, trochę w kontekście tego, o czym mówiliśmy z posłem Jarosławem Krajewskim, czyli tego, jak po dobrej zmianie patrzy się na grzechy
również obecnie rządzących, a nie tylko tych wcześniej. Fakt dotarł do audytu wydatków w KGHM. Jak czytamy w gazecie, za 1 000 000 000 zł prawie 500 000 emerytów i rencistów mogłoby mieć leki za darmo przez cały rok, a w KGHM Polska mieć w 5 lat tyle pieniędzy zostało wydanych na usługi, bez których można się obejść. Dopiero powołany przed ponad rokiem nowy zarząd zdecydował o audycie całej firmy. Fakt dotarł do dokumentu, który trafił już do Rady Nadzorczej. Najbardziej zdumiewają wydatki na usługi doradcze w KGHM i KGHM International. W latach 2011-2016 firma wydała na ten cel niemal 1 000 000 000 zł. Na liście królują uznane firmy audytorskie i najdroższe kancelarie prawnicze. Rekordowy w wydatkach był 2015 rok, ponad 250 000 000 zł. Audytorzy nie byli w stanie sprawdzić wszystkich umów, ale z 52 sprawdzonych tylko 7 poprzedził przetarg. Więcej na ten temat w fakcie i zapewne niebawem w prokuraturze, o której ustaleniach mam nadzieję będziemy się na bieżąco dowiadywać. Natomiast ten 2015 rok i wydanie ponad 250 000 000 zł, tak na odchodne, jest naprawdę znamienne. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna i tutaj dwa teksty. Miliarderzy przed komisją, czyli ciąg dalszy afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Prokuratura pracuje pełną parą, a do gry włącza się organ kierowany przez ministra Patryka Jakiego. To reakcja na doniesienia DGP o przejęciu 50 hektarów gruntów w Warszawie metodą na reaktywowaną spółkę. Jak przypomina dziennik Gazeta Prawna, kilka dni temu napisał, że w reprywatyzacyjny proceder, tym razem polegający na reaktywowaniu przedwojennych przedsiębiorstw, by zagarnąć należące dawniej do nich nieruchomości, uwikłanych było kilku najbogatszych Polaków. Potwierdził to prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który powiedział, że prokuratura zajmuje się sprawą przejęcia niezgodnie z prawem działki na warszawskiej Woli. Chodzi o kilkadziesiąt hektarów na Ulrychowie, gdzie dziś stoi galeria handlowa Wola Park, jedna z największych w Warszawie. Jest też osiedle, a budowana jest druga linia metra. Kiedyś był to majątek powstałych w 1805 roku zakładów ogrodniczych, przedsiębiorstwa będącego własnością rodziny Ulrichów. W 1945 roku grunty zostały znacjonalizowane, a w latach 90. spółkę Ulrichów reaktywowali ludzie Ryszarda Krausego, a ta odzyskała ziemię. Poza śledczymi tematem zainteresowali się również członkowie komisji weryfikacyjnej. Jej przewodniczący Patryk Jaki mówi, że w przyszłym roku przeanalizowana zostanie zarówno sprawa opisana przez dziennik Gazetę Prawną, jak i kilka innych przypadków, gdy doszło do wskrzeszenia spółek na podstawie kolekcjonerskich papierów wartościowych i zwrotu im nieruchomości lub wypłaty odszkodowań. Dziennik Gazeta Prawna również zajmuje się podsumowaniem roku 2017 i prognozowaniem tego, co może się wydarzyć w roku 2018. I w tej ostatniej materii wskaźniki w górę, terroryzm w dół. Nie, to nie to chciałem państwu czytać. To też jest ciekawe oczywiście, ale ja chciałem zwrócić uwagę na linię politycznego frontu Anno Domini 2018 i analizę Grzegorza Osieckiego, który pisze tak: wdrażanie zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, prowadzenie procedury praworządności przez Brukselę i wybory samorządowe na dokładkę. To zapowiedź, że krajowe podziały będą się w przyszłym roku nadal pogłębiać. Trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście te obszary wymienione przez redaktora Osieckiego w lidzie artykułu rzeczywiście jawią się jako najbardziej elektryzujące na scenie politycznej. Pokazał to rok 2017, że tutaj niektórzy nie mają najmniejszych hamulców, jeśli chodzi o polityczną walkę i wykorzystywanie wszystkich, nawet najpodlejszych metod do zwalczania przeciwników, ale jak czytamy, również nie będzie trzęsienia ziemi w Prawie i Sprawiedliwości, nawet gdyby partia zanotowała słaby wynik w wyborach samorządowych, natomiast zły wynik opozycji spowoduje jej generalną rekonstrukcję. No i znów można się chyba tylko podpisać pod tą analizą Grzegorza Osieckiego. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze gazety. Mam tu jeszcze przed sobą Gazetę Wyborczą, ale co w niej jest? Elektryczny kop od rządu, ulgi podatkowe, darmowe parkowanie i słone opłaty za wjazd do centrów miast samochodem z silnikiem spalinowym. Tak, rząd będzie upowszechniać auta na prąd i chce narzucić urzędom wymianę floty. Może to i dobrze. Dowiemy się też z Wyborczej dosyć rytualnie, że nikt nie chce Ministerstwa Obrony Narodowej po Macierewiczu. Ale jak to po Macierewiczu? Macierewicz nigdzie nie odchodzi, z tego co wiemy. Z resortu obrony odchodzą wiceministrowie, ale dymisja Antoniego Macierewicza podczas rekonstrukcji rządu nie jest pewna, bo w PiS brakuje kandydatów, którzy chcieliby zastąpić szefa MON-u. Ja powiem tak, nie tyle dymisja Antoniego Macierewicza nie jest pewna, co nie jest
przewidywana. Owszem, takie plotki były jesienią, późną jesienią, na początku tego rekonstrukcyjnego serialu, ale dawno już odeszły w niepamięć. I cóż, życzenia Gazety Wyborczej pozostają tylko życzeniami. 10:44, gazetę odkładamy, a za chwilę będzie z nami w studiu Wojciech Biedroń. Zajrzymy do portalu w polityce.pl, w którym jak zawsze dużo ważnych i interesujących, wartych przeczytania tekstów, analiz, komentarzy, ale dziś rzeczy wyjątkowo, wyjątkowo frapujące. Za chwilę o tym z Wojtkiem porozmawiamy, o bardzo interesującym między innymi raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Zostańcie Państwo z nami.